Nowy sklep Abratimi już wystartował. Mamy... Ej, Abera, skończ gadać. Zacznijmy od tego, że już na Black Week, czyli od piątku do niedzieli, można będzie zakupić właśnie te turkusowe przedmioty. Czy bluzy, czy czapki, czy koszuleczki. I tylko przez ten weekend do każdego zamówienia będzie dodawany nie jeden autograf, a aż dwa. A każdy autograf ma unikalną wiadomość na odwrocie. Do tego wszystkiego dwie naklejki gratis, tylko do końca niedzieli. Wejdź teraz na www.abra.et i ciesz się swoimi produktami Abra Team. Widzowie, to jest niesamowite, ale ja jeszcze nie posiadam za Robuxy z tej indyczej skrzynki najgorszego gościa. Chciałbym dzisiaj go, słuchajcie, trafić. Dlatego teraz właśnie za 300 Robuxów kupujemy tą skrzynkę. I mam nadzieję, że nie wyleci tutaj ten gość. A się okaże, czy że ten gość, ostatni ale będzie ten, popatrzcie. Ej, nie, no dobra, tego to bym chciał. Ale popatrzcie na to, ten gość już ma damage per second 9000. A na początku, kiedy to wychodziło, to przypomnę, że miał 4500. Następnego dnia miał 8000, a teraz 9? No to jest totalnie porąbane. Serio, nie wierzę w to, ale faktycznie tak jest. A czy Turkej się zmienił? Wydaje mi się, że on miał 15 tysięcy i dalej ma 15 tysięcy. Natomiast gdyby ktoś pytał, upgraded Titan Cinema Man dalej nie jest chyba w naszym zasięgu możliwości. Natomiast ja oczywiście, słuchajcie, chciałbym zacząć od otworzenia tej skrzynki. I naprawdę, to jest głupie, ale ja bym życzył sobie tej najsłabszej postaci. Więc uwaga, no, are you sure? Ciekawego na wygląda. You want to open this crate? Yes! Large Turkey Sticker Man! Ej, ale to w takim razie tobie mogę go dać. Jako, że słuchajcie, on został ulepszony, daję go Julce i naprawdę jestem ciekaw. To jest do zwrotu, czy mogę zatrzymać? Nie no, zatrzymaj sobie, chociaż kurde, kosztował ze 30 zł, co prawda. Ale niech Julka go ma, bo musimy go przetestować razem. Co wy na to, że weźmiemy tylko i wyłącznie tą postać i ja, i Julka i sprawdzimy się. Natomiast czy ja trafię coś tutaj? Uwaga, zobaczmy i let's go! Kamera woman. Nie no, fajnie, naprawdę słuchajcie, fajnie, ale też słuchajcie, była taka aktualizacja, że zauważcie, teraz nie trzeba wychodzić z tego pola. Kiedyś było tak, że sobie wchodzisz, sobie otwierasz postać i musisz wyjść. Teraz to musi minąć. Wchodzisz znowu i klikasz znowu, prawda? Natomiast teraz już, słuchajcie, tak nie ma. Teraz normalnie sobie tutaj podchodzisz i ciach. O, let's go. To jest całkiem w porządku. Dobra, widzowie, tak czy inaczej wystartowaliśmy. Mamy tutaj oczywiście scientistów. Ja będę teraz ich tutaj stawiał, ale potrzebujemy zarobić aż $400 na tego large turkey speakermana. Tylko nim dzisiaj możemy grać. Powiecie, ej, Abra, ale ty masz ścianiarza. Ale ty masz tego indyka. 400. Ale nie możemy nim grać, słuchajcie. Będziemy mogli grać tylko tymi typeczkami. Ja dorzucam oczywiście tutaj kolejnych scientistów. Niech oni sobie we czterech ja tutaj stoją tutaj. Ale mam też właśnie dyniarzy. Więc tych dyniarzy na przykład poustawiam tu dla... Ej, nie da się tu wrzucić dyniarza Jana. Da się jak się przekręci. Da się jak się przekręci. Więc trzeba będzie tego large turkey speakermana tu poustawiać, no nie? Ale może zaraz, dobra, słuchajcie, wleci jakaś 400, kasa. Dajcie mi 400. Już jest, słuchajcie, 300. Już jest 300, więc ja chyba na razie bym, słuchajcie, dyniarza jednego tutaj postawił, mimo wszystko. Dobra, stawiam jednego dyniarza i teraz powinno wlecieć jakieś tyle kasy, że już właśnie jednego takiego gościa postawimy i powinno to, słuchajcie, śmigać. Mamy 500 życia, więc jak go tutaj postawię, to on powinien ich po prostu zjadać, a przynajmniej taki jest plan. Dobra, jest, dobra, $500, ja postawię, więc całkiem spoko. Okej, to ja postawię go tutaj, trochę wcześniej i niestety, ale upgrade'owanie go, no już kosztuje sporo kasy, ale jeżeli on ma 9000 na sekundę, to już jest dużo, słuchajcie. Dlatego, że słuchajcie, Titan TV Man, który też jest legendą, też ma AOE, to on bije, słuchajcie, 4,5, czyli dwa razy mniej od tego gościa. Dwa razy mniej. Dobra, ja to co robię, słuchajcie, to stawiam oczywiście tutaj kolejnych dyniarzy. To jest gigantycznie, słuchajcie, ważne, żeby teraz po prostu pozarabiać jak najwięcej kaski, tylko się da. I zaraz będziemy stawiać kolejne tutaj jednostki, no nie? Ja teraz zbieram na upgrade'ik. Ja teraz oczywiście też będę zbierał na upgrade'iki, ale jednak co dyniarz, to dyniarz, słuchajcie, będzie postawiony, no nie? Dobra, czyli tak, tutaj kolejny dyniarz i w takim razie jeszcze jeden dyniarz. I teraz, słuchajcie, ja postawię... uwaga, ja postawię zaraz tutaj tego kolesia, słuchajcie. Jak będę miał tylko jeszcze troszkę kaski, to ja bym go tutaj postawił, żeby tak, on już na samym spawnie coś tam orał. Tak, dokładnie tak, bo to już teraz będą trochę trudniejsze jednostki przechodziły. Dobra, stawiam go. Nie. No nie. Pierwsze, co on zrobił, to się uśpił. Dobra, upgrade'uję go za 600 teraz, w tym momencie. Ej! Taki śmieszny dźwięk wydaje, słyszysz? Czekaj, on nie ma teraz AOE? O, nie no, ma. Czekaj, bo on bije łapką, on nie powinien bić łapką, tak mi się wydaje, ale dziwne, ale naprawdę porąbane. Nie, on zawsze bił łapką, bił łapką. Tak? Dobra, to tutaj tego zupgrade'owałem też, żeby, słuchajcie, nie było, no nie? Ale
Jestem trochę zaskoczony, przyznam szczerze. Dobra, każdego słuchajcie z dnia, że teraz będę ulepszał. To jest akurat ważne, żeby mieć po prostu tutaj jak najwięcej pieniędzy, tutaj no nie? Tutaj lecą te jednostki, ale je chcą tam olać, więc kolejna dynia wlatuje i zaraz jeszcze kolejna dynia, bo on sobie radzi. Ty tam na końcu też postawiasz swojego gościa, więc jakby spoko. A ja teraz słuchajcie, będę chciał za 1500 tutaj lubimy tego gościa chiny zrobić. Ej, naprawdę, te postacie są tak OP, że nie będzie potrzeba nam chyba niczego więcej, tak mi się wydaje. Naprawdę, absolutnie niczego więcej. No, nie jakich nam trochę poustawiamy, no myślę, że spoko. Tak. On ogarnia przetotalnie. I co, dobra. No nie? Tak, na razie to jest gigantyczny spoko. Dobra, upgrade'uję tego gościa i teraz w takim razie robię scientistów, no nie? Od razu, ja go słuchajcie. Ciach, i jeszcze jeden scientist. Okej. Okay. No dobra, dajcie tutaj troszeczkę pieniążków. Dobra, upgrade'owałam go. Tutaj na samym końcu też się nie ma co martwić, bo oni tego też raczej łatwo nie przechodzą, ale teraz leci boss toilet i minigun, więc teraz zobaczmy. Mój gość bije teraz, no, co sporo. Czemu oni są usypiani? Dobra, patrz jak on ich tutaj jedzie. On daje, wiecie, 4 razy na sekundę 375 HP. To nie jest tak mało, słuchajcie. No tak. Tutaj lecą te kible, ale one też nie mają żadnego podjazdu do tej sytuacji. No niestety, ale gość nie, tutaj jest usypiany. Końcu, i to mnie martwi, że on jest, słuchajcie, usypiany. Mamy w 4 minuty 12 fal, słuchajcie. To jest potężne. Naprawdę. Ja go upgrade'uję, on bije on teraz 4,5 tysiąca na sekundę. No, no niby tak, ale z drugiej strony ma dobry obszar. No nie, na tym mi zależało. A patrz, teraz te na przykład małe to nie będą podjeżdżać, bo on daje serio 4,5 tysiąca na sekundę. Ja teraz zbieram na następny tutaj za 2000. Radius mu się zwiększył, czyli ten obszar. On miał radius 30, a będzie miał 32. Okej, okay, te dwa to jest tam, wiecie, tyle co pierdnąć. Ale jednak, no lepiej mieć niż nie jest mieć. AOE, zobacz, działa. No wiem, że działa, ale fajnie, że zasięg mu tutaj zwiększyli. O, dobra, ja potrzebuję niepełny $1000 i słuchajcie, wymaksuję go wtedy i wtedy będzie naprawdę potężny. Dobra, dawaj, dobra. Jest wymaksowany koleś, więc teraz słuchajcie, weźmiemy go i postawimy go, słuchajcie, tak myślę, tutaj. Jak będziemy go, słuchajcie, maksować, no to on będzie miał świetny zasięg. On naprawdę będzie niesamowitą robotę robił, moim zdaniem. No ja go za chwilę też pomaksuję, tylko póki co chyba robię pumpkiny sobie. Nie no, ta postać, powiedzmy sobie szczerze, to jest jakiś pogrom. To jest jakiś pogrom, on jest tak dobry, serio. Patrzcie na tego gościa tutaj na przykład, no nie? On już wszystko tutaj klepie, co po prostu się rusza. Ci już tego nawet nie przechodzą dalej. No ja zaraz tutaj drugiego postawię też. Wow, nie spodziewałem się, że on będzie aż tak dokokszony, widzowie. Serio. Jakiś wakium leci. Jest naprawdę dokokszony. Dobra, wakium tutaj leci, no ale wiadomo, że on nic nie może nam zrobić. Mamy $1800, zaraz będę miał 2500 i już będziemy mieli go za 4,5 tysiąca na sekundę. Postawiłam. Dawaj. Te glasy z toilety, one mają po 6,5 koła. To nie jest mało. To nie jest mało, widzowie. Naprawdę. A on i tak ich rozwala. Tak, daj radę, daj radę. Dobra, zaraz wleci upgrade'ik, więc ma spoczko. Ten IOE. Dobra, jest. I teraz 4000, słuchajcie. Ej, ale ja naprawdę zarabiam aż za dużo, mam wrażenie. Nie wiem, czy w ogóle jest sens robić, słuchajcie, tych scientistów kolejnych. Dobra, jest sens. Żeby jednak tej kasy trochę więcej leciało, to może jest sens. No niech tutaj oni faktycznie zarabiają mi na to więcej. Lecą te bostoilety, ale popatrz, jak one lecą. One nie lecą. Spoko klepią, spoko. One po prostu nie lecą. Dobra, dajcie mi 4000 teraz. Ej, mamy podobną ilość kasy. Ja teraz też potrzebuję jakieś 2000 i będę maksował kolejnego gościa. A ty tego swojego wymaksowałaś? Nie, zaraz będziesz go maksować. Aż tam jak ich klepie. Dobra, jest naprawdę fajnie. 18 fal w niepełne 6 minut. Ja wymaksowałem kolejnego, tak, ja też właśnie. I teraz będę, słuchajcie, stawiał kolejnego. Teraz się biorę za następnego. Kolejny, słuchajcie, będzie postawiony, tak myślę, bo tutaj będą lecieli. Będzie postawiony tutaj. Tak, to będzie dobre, słuchajcie, miejsce pod niego, bo oni będą obok siebie. Znaczy, jak łatwo, jak ich dospałnie tam klepią. No tak. Jeden bije w drugą stronę, drugi będzie bił w drugą stronę na przykład i będzie super. 20 fal w 6 minut, to jest super wynik, widzowie. Naprawdę, to wszystko dzięki Obero Team. Dokładnie tak. Już w ten piątek, słuchajcie, w sumie kiedy to wrzucam, to chyba jest piątek, tak mi się wydaje. No możecie zakupić takie właśnie, słuchajcie, turkusowe rzeczy, czy to właśnie koszulki, bluzy, czy czapki i tylko do końca tego weekendu, do końca Black Week, dodajemy do zamówienia, słuchajcie, popatrzcie, nie jeden autograf. Myślicie, że jeden autograf? Nie. Dajemy 2 autografy, tylko ta oferta się nie powtórzy. Musicie się pospieszyć, www.abrety. I uwaga, na odwrocie autografów są limitowane wiadomości. Czy wy to rozumiecie? Że to jest naprawdę najgrubsza oferta ever. Jeżeli chcieliście coś kupić z
Abra Team, to jest idealny moment. Czy koszulkę, czy bluzę, czy cokolwiek. Pierwsza linijka w opisie. Musicie tam być. Nie będziecie żałować. Serio. Dobra, a ja biorę kolejnego gościa. Następnego wymaksowałam już. Ja stawiam właśnie też kolejnego, no nie? Ale tutaj beka się zrobiła. Patrzcie, 22 fale. Ten jest tutaj rozjeżdżany jak, no po prostu, nie wiem, no nie, no naprawdę lamus straszny. Mam tutaj trzech takich i ej, dawaj będziemy stawiać ich tutaj i oni nie będą wychodzić ze spawnów. Zobaczymy, czy to w ogóle jest realne. Dobra, ej, tylko daj mi jeszcze dynię wymaksować. Ej, to ja sprzedaję swojego typa z tyłu. Ewidentnie go sprzedaję. Ja też go sprzedam, no. I teraz będę właśnie patrzył, co oni będą robić, słuchajcie, jak ich tutaj tak poustawiamy, bo ja zaraz zarobię. Patrz, ile teraz się zarabia. Patrz, kolejny wymaksowany, dobra, nie? Dobra. Kolejny wymaksowany, więc stawiam jeszcze kolejnego. Patrz, nawet jak oni będą ich usypiać, to serio, będzie gigantyczna beka. Ej, ale jaja robimy teraz, widzowie, patrzcie to. Jaja sobie robimy. Ej, co tu się dzieje? Leci 250 koła gość, ale co z tego? Ja nie wiem, czy on to przejdzie. Tak, szybko leci. I dobra, on nie przejdzie w ogóle. Nice. Stawiam następnego. Nice, lecą jakieś rocket toilety, ale znowu ponownie pytanie, co z tego? 26 fal, patrzcie jak to teraz szybko idzie, naprawdę. I zaraz będzie kolejny wymaksowany, bardzo dużo się zarabia, słuchajcie, bardzo dużo się teraz zarabia. Dawaj, jeszcze 100 dolarów i uwaga. No dawaj, postać kolejną, ej, jest tutaj te kolejny indyki też wydają dźwięk, teraz słyszę. Tak? Ej, jak robię takie... Ej, fajnie robią, dobra. Stawiam kolejnego. Okej, ja też, słuchajcie, robię tutaj kolejnego. O, ale tu jest beka. Ej, nie widziałem czegoś takiego, Jezu, żebyśmy... myślałam, że tu many troops, a jednak żebyśmy nie. My ich, słuchajcie, nie wypuszczali nawet ze spawna, nie? Totalnie, nie mają wyjścia. Widzicie te boss toilety? No popatrzcie, no nic się z nimi nie dzieje. Ja robię kolejny upgrade i zaraz będzie za 4 kolejny, jeszcze jeden. Wow. Cały czas autoskipa mamy, nie? No tak, 28 fal w niepełne 9 minut? Co tu się dzieje? My jesteśmy jakimiś pogromcami, słuchajcie, z tym postacią. Jak masz właśnie taką bluzę Abra Team, to wtedy wygrywasz, a jak jej nie masz, no to raczej przegrywasz, tak szczerze mówiąc. Ale no nie wiem, może ktoś wygrywa bez bluzy Abra Team, ale tu życzę powodzenia. Too many troops. Dobra, wywalamy dyniarzy, co? Ten daje 150, a ten daje 200. To co, wywalę sobie, nie wiem, z dwóch dyniarzy, z trzech nawet dyniarzy, żeby tutaj już ale po prostu tutaj mieć co postawić. Ale oni tutaj ich jadą, no zobacz. Dobra, to uwaga, teraz tak, daję tutaj jednego, daję tutaj drugiego, daję tutaj trzeciego i teraz upgrade. Teraz słuchajcie, robimy upgrade, zaraz będzie kolejny upgrade. Nie mogę. Kolejny upgrade i tutaj patrzcie. Ale szybciutko. Patrz to, kolejny upgrade'ik i zaraz będzie jeszcze jeden. Kolejny upgrade. Ja też wymaksowałam kolejnego. Ej, co tu się dzieje? W 10 minut będziemy mieli 32 fale, widzowie. Serio. Wow. Patrzcie to. Dobra, jest upgrade'ik i teraz tak, temu zbieramy 2500. Ale potężnie. Nawet jak lecą takie hardkorowe jednostki, popatrz, po 300 tysięcy, to tak. Oni nie przechodzą do drugiego zakrętu. Czy wakiumy? Oni po prostu sobie nie radzą w ogóle. Serio. Nieźle. I to z dwóch spawnów lecą, nie? Tak, z dwóch spawnów, słuchajcie, to leci, więc naprawdę z pogrom. Dobra, okej. Okay. I teraz uwaga. Kolejne 2500 zbieramy. Słuchajcie, dawajcie dobre falki teraz, bo ja potrzebuję znowu 2500. Teraz zarabiamy jednak mniej. Dobra, wymaksowałam znowu za czwórkę. Leci explosive i patrz, on nam uśpi. Uśpił aż 6 naraz. No to już jest trochę słabe, ale oni i tak tego nie przejdą. A beka. Ej, dobra, to jest 33 fala. To ciekawe, jakie wejdą potem. Ej, dobra, potem potrzebuję 12 tysięcy, żeby wszystkich teraz zrobić. Ej, właśnie, co może jeszcze lepszego wejść? Jakiś boss toilet 2-0, 3-0, 4-0, no nie? No, jakieś takie potężniejsze. Ale czy on będzie w stanie nam cokolwiek zrobić? Moim zdaniem nie. Patrz, lecą te glasy z toilety, które mają... Naprawdę, my zawsze mieliśmy z tym problem, widzowie. Serio. Oh, wow. My musieliśmy wyłączać autoskipy, bo takie fale leciały. A tutaj widzi... I to mamy jeszcze jedną postać. Jedną postać mamy. Ej, serio, co to się dzieje? No to naprawdę my zawsze mieliśmy gigantyczne tarapaty. Nie mam too many troops, jak to jest możliwe? No, może dużo tego ponastawiałaś. Ja też miałem too many troops, więc sprzedałem trochę tych dyniarzy. Teraz nie, ja tysiąc... nie mam jeszcze too many troops. A, no dobra, ale ty miałaś... Czekaj, ile ty masz dyni? Masz 5 dyni, no dobra. My mamy z kolei, słuchajcie, 30. Chociaż myślę, że jak będę chciała postawić następnego, fall! To już mi tutaj too many troops fall, leci. Nie ma fall! Dawaj, upgrade. Dajcie za 4 fale, kloce. Co nas opóźniają? Dobra, bum, poszedł upgrade, więc teraz sprzedaję dwóch kolejnych dyniarzy. Jeden dyniarz, drugi dyniarz i stawiam, słuchajcie, kolejne jednostki, czyli ciach i stawiam od razu drugą ciach. Tutaj upgrade, kolejny upgrade. Tutaj, słuchajcie, uwaga, jeden upgrade, zaraz będzie drugi upgrade. Ej, tak niebotycznie. Szybko się tu zarabia, że ja nie wiem, co w ogóle
tyle powiedzieć. No po prostu ja tylko trzymam tutaj myszkę i zaraz klikam, no nie? No patrzcie na to, ciach, upgrade'ik. I tutaj temu też robimy zaraz, ciach, upgrade'ik. Oni lecą po 300 tysięcy! A my ich po prostu tak o! No tak o! Co jest grane? Nice. Dobra, to teraz 8 tysięcy potrzebuję, słuchajcie, bo potrzebuję na tych dwóch, jakby, żeby ich ulepszyć, ale teraz już zarabiamy naprawdę dużo mniej, bo nie mamy żadnego dyniarza, czyli zarabiamy po 1000 jakieś mniej na każdą falkę. Dyniarzy. Patrzcie, leci Rocket Toilet, który przeleciał, nie wiem, 5 metrów. Dosłownie on przeleciał 5 metrów. Grubo. Dobra, dawaj kolejne 4 koła. Dawaj kolejne 4 koła. Dniówka, 4 koła. Let's go, strzał, strzał, gleba, gleba. Nie ma co po tobie zbierać. Dawaj. 40 falka. Patrz, lecą mutant toilety, 400 tysięcy. Jak daleko oni doszli? No nie wiem, naprawdę nie za daleko. Dobra, kolejny wymaksowany. Ej, tutaj to już dużo ja się też porobiło. Następnego wymaksowałam. Ale patrz, dalej łatwo, dalej łatwo. Sprzedaję jednego scientista i sprzedaję od razu drugiego scientista, żeby postawić kolejne dwie jednostki. Co tu się dzieje? Czy ty widzisz, co tu się w ogóle dzieje? Ej, serio, to jest przesada. Widzowie, to jest przesada, naprawdę. Ej, że to jest tylko ten jeden tylko jeden gość, ale serio, on miał... jest najlepszy, bo ten Turkey jest mocniejszy, nie? Jest i to dużo, no ale ten bije jakby wszystko naraz. To jest jakby gigantycznie ważne. Tak, i tak, słuchajcie, tak. On naprawdę na początku był za 4,5 tysiąca. My się dziwiliśmy, jak w poniedziałek wyszedł update, że... Co? Legenda? 4,5 tysiąca tylko? Nie, taka słaba. Potem już było 8. No to już było 8, to było tak... Ej, spoko, no nie? Na zasadzie, że to nie jest giga dużo, ale bardzo uczciwie. A 9 to już jest naprawdę sporo. W ogóle, dlatego, ale zobacz, że... jakie słabe fale lecą. Coś jakoś nas nie chcą zaskoczyć. On jest na przykład moim zdaniem lepszy od Mityka Upgraded Titan Speakermana i on może być lepszy od Glitcha. Dlatego, że on jest tani w miarę, chociaż kosztuje też 4 koła potem. Tu już wleciały. Ale słuchajcie, mocniejsze. On może i bije mniej, bo bije, wiecie, no Glitch bije 12,5, Speakerman bije 12 tysięcy, ten bije 9, ale on bije to wszystko wokół, no nie? To jakby jest totalnie gigantyczna robota. No patrzcie, leci gość 500 000 i... No i nie leci, no tyle mogę powiedzieć. No i nie leci, dobra. Nie, i nie doleci. Sprzedaję ostatnich dwóch scientistów, teraz już zarabiam tylko z rozwalania tych kolesi. No ja już nie mam pumpkinów. Dobra, to teraz tak, upgrade'ujemy tego i teraz słuchajcie, zostały nam 4 fale do końca. Czy wy to kumacie? 4 fale do końca. To jest hardcore. Nie? To jest, słuchajcie, jakiś hardcore, minut. Co tu się dzieje. Wow, naprawdę. Dawajcie, niech od razu 47 fala wyleci, bo ja chcę tutaj zarobić, pitos. No i dobra, zarabiamy teraz pitos, więc tak. Pitos, jest 47, pitos, więc tak, tu upgrade'ik. Nie mam już pumpkinów. Czekaj, tu upgrade'ik i tu upgrade'ik po 2 piętra. No dobra, ale to do końca tej gierki powinniśmy na to zarobić, no bo widzicie, ile za te falki wlatuje, naprawdę. Wow, patrz, on uśpił, nie wiem, z 15 jednostek. Ej, to było grube. Halo, dawaj, ale jak się obudzili, no to nie ma przebacz. Jak się uruchomili. To nie ma przebacz, widzicie, ile tutaj tego wlatuje? No, potężnie, dobra. Dawajcie, kolejne i teraz tego w takim razie robimy. No i do końca gierki, słuchajcie. Dobra, następnego. Co ja mogę powiedzieć? Czy wy widzicie tą armię? Too many troops i ja już nic nie mogę zrobić. No ale została ci jedna fala, no nic się nie stanie, jak już nic nie zrobisz, no. Ja tutaj będę jeszcze maksował tego kolesia, ale spójrzcie, słuchajcie, na to. Naprawdę. Ha, to robi wrażenie, serio. Dobra, jestem przygotowany na upgrade, więc jest upgrade i teraz, słuchajcie, no patrzcie, nawet UFO leciało, czy tam było 800 tysięcy? Tak, tak, i to UFO tak, no nie doleciało. Te lecą po 400? Ej. Nie, lecą ekskluzywy. Nie! To nie jest jakaś najlepsza postać, słuchajcie, ever w ogóle w tej grze. Uśpili nam ekskluzywem. Co tu się dzieje? Dobra, co z tego, że usypiają? Patrz, oni tego nie przejdą i tak, jakby w ogóle wytyfy. Leci no po stoilet, tak, patrz. Po stoilet 3-0. No patrz, ma 1 000 000, no i miał 1 000 000, no i elo, no i tyle mogę ci powiedzieć, siemano.